Witam, tu kapitan, zapraszam na kolejny odcinek Demon Souls. Na początku mieliście taką małą migawkę tego, co możecie się tutaj spodziewać. Będą gargoyle, latające stwory z mieczami, z łukami, z kuszami, strzelające. Będą też robaki, takie robale, dwa różne rodzaje. Będą też mindflyery, łupieżcy umysłów. Ci sami strażnicy, z którymi już walczyliście. Walczyliśmy, jeżeli podążacie tą serią, jesteście na bieżąco. Jeżeli nie, zachęcam do subskrypcji, ponieważ dzisiaj pokażę wam coś niezwykłego. Bardzo ciekawego, jak miażdżyć, jak zabijać wrogów praktycznie jednym uderzeniem. Dodatkowo są tutaj też ten taki golem, ten taki stos ciał, z którym zwalczyliśmy też w poprzednim poziomie Latry. Jest na samym dole. Jest tu też bohater niezależny, jeden. I jest też quest do wypełnienia, ale dopiero na białej tendencji. Jest też tutaj boss. Boss chyba najtrudniejszy, albo jeden z najtrudniejszych w całej grze, w tej grze. Zwróćcie uwagę na klimat tego poziomu. Na to, jak wygląda, na to, jak się zmienił. Coś wspaniałego. Naprawdę 90% zmian, uważam, których dokonano tutaj, mogę pochwalić. Teraz spójrzmy sobie na te gargoyle. Jeżeli jesteście ciekawi, jakiej broni używam, to jest to katana, miecz, o, spadł mi drop. Jest to miecz Makoto, tak się nazywa ta katana. Jest bardzo potężna na tym etapie, ale jej siła stopniowo spada, ponieważ zadaje bazowe, bardzo duże obrażenia, ale nie bierze do siebie żadnego bonusu z parametrów. Dodatkowo wysysa też życie. To jest jakiś procent, nie wiem, 2-3% waszego całego życia na sekundę, czy tam co parę sekund. Teraz chcemy, żeby wyssała nam 70% naszego życia. Zakładamy pierścień szczura. Jak zobaczyliście, pod naszym zdrowiem pojawiła się ikonka szczurka. I teraz nasze obrażenia są znacząco większe. Pamiętacie, ile zadawaliśmy wcześniej? Jeżeli nie, możecie sobie cofnąć film. Ja wam powiem. Dla tych, którzy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Zadawaliśmy jednym tym małym pociskiem ognistym 15 punktów życia gargoyli. Teraz zadajemy 59. Łatwo policzyć skok. Jesteśmy śmiertelnie niebezpieczni, aczkolwiek mamy dokładnie tyle życia co szczur i tak samo łatwo nas rozdepnąć. Dokładnie jedno trafienie może nas zabić. Przy odrobinie szczęścia może przeżyjemy jeden cios, może nie. Więc spodziewam się tego, że zginę. Kiedy? Cóż, oglądajcie dalej. Teraz te przedmioty możecie podnieść, ale tam nie ma sensu jeszcze schodzić, przynajmniej na razie. Wrócimy się tutaj nieco później. Chcę wam tylko pokazać, że to miejsce tutaj jest, że istnieje i pamiętam o nim. Wrócimy do niego za jakiś czas. Na razie chodźmy tutaj na górę. Spójrzcie na piękno tej lokacji. Jeżeli się wsłuchacie, usłyszycie rytmiczne bicie serca. I to nie przypadek.
ponieważ tutaj w wysokich wieżach Latry zagnieździło się coś bardzo złowieszczego. To, co teraz zrobiłem, to... Nie pamiętam angielskiej wersji, ale po polsku przetłumaczono to zaklęcie jako psota chowańca. Wabi wrogów dźwiękiem. Tam dalej jest gargoyla, która strzela z kuszy. Jeden bełt, jeden strzał nas zabije, więc nie chce się wychylać. Chcę ją zwabić, ale nie chcę przylecieć. Peszek. Spróbujemy polować ją z odległości. Idąc dalej w tym kierunku, dojdziecie do schodów, które prowadzą do bossa. Niestety są zabarykadowane tym czymś. Zaraz pójdziemy pozbyć się tego. To szybki rzut oka na moją postać, czego używam, czego noszę. Niemniej jednak gwarantuję wam, że jeżeli założycie pierścień szczura i sprowadzić swoje życie do 30%, to czegokolwiek byście nie używali, będziecie rozrywać wrogów na strzępy. Nadchodzi gargoyla. W tej chwili mamy 61 poziom i mamy już, myślę, 80% postaci, którą chcemy mieć, którą ja chcę mieć. Brakuje nam jeszcze jednej broni oraz hełmu, który dopełni naszą postać jako całość. Jeżeli zwrócicie uwagę, wszystkie te gargoyle dropią duszę wojowników. Wojownik? Jeżeli ostatnim razem pamiętam, to nawet nieznany wojownik to człowiek. Sugeruje to, że kiedyś te stwory były ludźmi. Zastanawiam się, co się stało. Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, zachęcam Cię do dołączenia na nasz Patronite. Link w opisie filmu. Prowadzimy tam serię lore. Niektóre z tych odcinków są dostępne tutaj na kanale YouTube. Zachęcam Ciebie do obejrzenia ich. Inne są wyłącznie ekskluzywnie dostępne dla moich patronów. Poza tym ta seria nie istniałaby bez pomocy, bez wsparcia moich patronów. Jeżeli masz życzenie i gest dołączenia do tej ekskluzywnej grupy ludzi, którzy cenią sobie przedstawienie tej gry w takim, a nie innym świetle. Jakość i treść merytoryczną na
poziomie, którym mogę zaoferować, zapraszam Ciebie serdecznie. Ostrożnie, tutaj latają gargoyle i mają nas na jeden strzał. Nie mówiłem o tym wcześniej, bo liczyłem, że się domyślicie i używacie tego, ale pokażę Wam to teraz od razu. Możecie używać kamery, żeby się rozglądać, zerkać za rogi. Jedni powiedzą, że to oszustwo. Ja niczego nie widziałem. Więc jeżeli to robicie, ponownie. Niczego nie widziałem, niczego nie słyszałem i zwłaszcza od początkujących graczy. Jeżeli się zmagacie, męczycie z grą, użyjcie wszystkich narzędzi, których oferuję, żeby przebrnąć przez etap, z którym się męczycie. Nie zapomnijmy o tym kamieniu. Możecie przewrócić sobie ciało, żeby pokonać bossa, żeby mieć więcej życia, kiedy staniecie oko w oko z przeciwnikiem, z bossem, z demonem. A demon w tym świecie jest, jak powiedziałem, jednym z najtrudniejszych w tej grze. Na szczycie tej wieży odbywa się rytuał. Przerwijmy go. Wchodząc na szczyt tej wieży, zobaczymy, że jest zerwana. Musimy to wrócić, mając całkowicie białą tendencję. Wtedy tutaj będzie deska. I możemy po tej desce przebiec dalej i wypełnić quest Lorda Raidela, tego, który był w więzieniu zamknięty, ten fantom. Ponownie tylko przy białej tendencji. Na razie nie możemy go wypełnić, więc musimy wrócić tutaj później. Póki co idziemy dalej. O, spójrzcie na to. Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. To jest Yurt. Jedna z moich ulubionych postaci w całej sadze Souls. Ma naprawdę swój klimat.
Jest człowiekiem z mocnym charakterem. I znajdziemy go w Nexusie. Thank you. I will remember this. I am certain we will meet again. Oj tak, jeszcze się zobaczycie. Najszybciej właśnie w Nexusie, pośród tych wszystkich ciał, ludzi, których zapewne wymorduje. Ciekawe, że teraz w remake'u Yurt cały czas jest w ruchu, chodzi. Może twórcy remake'u właśnie dlatego zmienili to, ponieważ w oryginale stał w miejscu i bardzo łatwo można było go zepchnąć na pewną śmierć. Zaczekajmy jeszcze chwilę, aż Makoto wyssie z nas resztki życia, byśmy mogli używać naszej broni. Wsiadamy do windy i jedziemy na dół. Ponieważ tak na dobrą sprawę ten poziom jeszcze się nie zaczął. Tu trochę ciszy i spokoju. Nastąpiły tu pewne zmiany. Jest bardzo, bardzo ciekawie tutaj teraz w tym remake'u, w tej nowej wersji Demon's Souls. Można zobaczyć, dojrzeć nowe rzeczy, których nie było widać wcześniej. Koniecznie przeszukajcie te bagna, ponieważ jest tu parę ciekawych rzeczy, m.in. pierścień. Pierścień, który jest dla nas zbyteczny, ponieważ z tym pierścieniem Royal, nasza klasa, szlachta zaczyna. Ale jeżeli gracie kimkolwiek innym, ten pierścień będzie dla was niezbędny. Jeżeli chcecie regenerować sobie manę w tak zwanym międzyczasie.
łatwość tutaj zaplątać. Może nie zgubić, ale zaplątać. Jest tu dosyć ciemno i te takie szczudła, te takie budowle z drewna odgradzają nam drogę i łatwiej dostęp do tego miejsca, w którym naprawdę chcemy być. Musimy biec naokoło, szukać przejść między tymi kolumnami, między tymi mackami. Jest to teren, w którym tak na dobrą sprawę jeszcze nie byliśmy. Wygląda znajomo, jeżeli byliśmy już w 5-2, ale ma on tutaj ciekawy swój własny klimat. I co lepsze, naprawdę myślę korzystniejsze dla nas, to bagno nie jest zatrute. Jest po prostu nieprzyjemne. Zbliżamy się dokładnie do pierścienia, o którym wam mówiłem przed chwilą. Wonny pierścień. To jest ten pierścień, który już mamy. Ale dla was może być to właśnie pierścień, którego potrzebujecie. Uwaga! Jest tam nasz stary znajomy.
przechodzimy przez mgłę. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś was zaatakuje, inny gracz, nie może on przejść przez mgłę, może on tylko zaatakować was do tego miejsca, do którego jeszcze nie odkryliście. Więc jest to, myślę, cenna wskazówka, żeby o tym pamiętać. Przed nami będzie jeden z dwóch łupieżców umysłów na tym etapie. Jest to łupieżca nie byle jaki, ponieważ jest on czarnym fantomem, czyli bardzo mocną wersją tego wroga. Zadaje większe obrażenia, tak myślę dwukrotnie, i ma tak ze 3 lub 4 razy więcej życia niż zwykły przeciwnik tego typu. Myślę więc, że nie ma co go lekceważyć. Słychać je z kilometra, więc chyba nie muszę wam mówić, kto tu na was czeka. Tutaj się troszeczkę czaję, ponieważ tam za rogiem, po prawej stronie jest gargulec, latający gargulec z kuszą. Jak wiecie, w naszym obecnym stanie jesteśmy na jeden strzał, więc staram się go wywabić, staram się, żeby przyszedł do nas, żebyśmy mogli go zgasić jednym zaklęciem, naszym promieniem dusz, soul rayem, ale jak widzicie, nie chce współpracować. Będziemy musieli też po prostu do niego pójść, zwyczajnie. Jeżeli on nie chce do nas przyjść, to my musimy iść do niego. Widzicie? Jest tutaj. Więc co? Jak nie pan do biura, to biuro do pana.
Idziemy na górę, po raz kolejny winda, bardzo powolna. I będą nas atakowały gargulce. Musimy być ostrożni. Dla tych z was, którzy nie wiedzieli, co oznacza ten film, pozbyliśmy się tego ogromnego gniazda, tego kokonu, nie wiem co to było, w każdym razie tego, co wisiało. Mamy teraz otwartą drogę do bossa i możemy teraz zejść na dół. Pamiętacie tą ścieżką tam, gdzie pokazałem wam, żeby zejść, ale zawróciłem. Jeżeli tam się udacie, możecie zejść na sam dół tej wieży i wtedy będziecie mogli podnieść parę ciekawych rzeczy, między innymi dobrą, nawet fajną broń. Może nie dla każdego z was, ale dla tej jednej osoby na pewno. Plus pierścień, warty notabene, o ile pamiętam, 60 czy 50 tysięcy sztuk, znaczy tych sztuk, wartości dusz, 50 tysięcy dusz, a wy podniesiecie tutaj za darmo. Pierścień to jest pierścień chciwości, tak chyba przetłumaczyli, i zwiększa ilość zdobywanych dusz, niezbędny tak zwany must have do farmienia. Yeah.
uważajcie, żeby nie spaść, ponieważ tak naprawdę prawdziwym wrogiem, prawdziwym zagrożeniem na tym etapie jest wysokość. Ponieważ upadek, jak się domyślacie, jest śmiertelny, więc nic wam nie pomoże. Więc miejcie się na baczności. Mordujemy ostatniego robaka, podniesiemy to, co nam wydropił i możemy wracać. Zostaje nam tylko droga do bossa. Więc ja się z wami żegnam. W następnym odcinku pokażę wam, jak zdobyć Makoto oraz jak zabić tego przyjemniaczka. To wszystko na dzisiaj. Zostawcie łapkę, komentarz, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robię, zasubskrybujcie. Oraz zawsze również możecie udać się na Patronite, gdzie zobaczycie masę ciekawego kontentu, m.in. archiwum kanału, ekskluzywne materiały i wiele innych ciekawych rzeczy. Do zobaczenia w następnym odcinku. You have a heart of gold. I can forge weapons for you. You come back alive. I can forge weapons for you.